Jeśli nie posiadacie konta na BetClick, a jesteście pełnoletni i chcielibyście wytypować Galefame MA9, skorzystajcie z kodu ISAMU550. Da Wam bardzo ciekawy bonus, o którym powiem za chwilę. Oprócz Fame MMA możecie typować też inne wydarzenia sportowe. Ale wróćmy do kodu. Z kodem ISAMU550 macie jeden zakład bez ryzyka. W przypadku, kiedy nie traficie kuponu, dostaniecie zwrot do 550 zł minus 12% podatku w formie bonusu. Czyli taki pewny pierwszy zakład dla osób, które jeszcze nie próbowały. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie pod filmem. Tam też znajdziecie link. Wystarczy w niego kliknąć i dołączycie do typerów Fame MMA. Wy nawet nie wiecie, że ja to nagrywam trzeci raz. Już teraz wiecie, bo wam powiedziałem. Dziś dam wam uczciwie zarobić. Powiem wam, jak ja będę typował, jakie są moje typy. No i walk jest dużo. I teraz troszeczkę o nich opowiem. O zawodnikach i o zestawieniach. W pierwszym zestawieniu pojawi się Sid Woźniak kontra Mortalcio. 2-3 słowa o Mortalcio. Wygrał z hejterem. Kiedyś coś boksował. Chyba cały czas był w treningu. Kilka słów o Sidzie. Kreuje się na zawodnika MMA. Trenuje jak zawodowiec. W walkach tego nie pokazuje. W sparingach też nie, chyba że one były ustawiane. Jak oglądałem sparing z Wojtkiem, to on mu nic nie zrobił, a Wojtek go trafiał. Jak oglądałem sparing z Rafałem, to Rafał się nim bawił. Prawie go zamordował przy zabawie. I gdy oglądałem zabawki ze Stiflerem, wydaje mi się, że Stifler też sobie lepiej radził niż Krycha. Nie wiem, czy on im po prostu dawał fory, czy on po prostu nie przyswaja wiedzy, którą przetrenowuje na macie. Bo oprócz dobrego wyglądu, jeśli chodzi o sylwetkę, to Krycha nie ma żadnych argumentów, które mógłby wykorzystać do zamordowania Mortalcia w oktagonie. Ja tutaj bym zostawił pieniążek na Mortalcia. Już wam tłumaczę dlaczego. No bo nawet nie wiem, czy Krycha będzie trenował w tym klubie, w którym on aktualnie trenował. Nie wiem, czy to nie siądzie mu na łeb. Krycha ma bardzo słabą psychikę. Mu tam psycha sitting co minutę. Z tego co wiem, nie będzie narożnika Zankosu. Czyli Krycha zostanie pozbawiony przez swoją głupotę i swoje głupie pierdolenie mocnego atutu. Bo mi na przykład narożnik ze Smoka mega pomagał. Chłopaki umieli mnie zmotywować, wiesz, dobrze przygotować do walki, miałem super atmosferę w szatni. Pewnie każdy tak mówi, ale naprawdę potrafili się skupić tylko na mnie, że to czułem się ważny wtedy. On przed ostatnią walką z Castim był osrany po pachy. On był zestresowany, on był rozczęsiony, on się bał iść do oktagonu. On był bezbronny w tej walce. Teraz jest niby większy od Mortalcia, ale wydaje mi się, że Mortalcio po prostu w pozycji underdoga wpierdoli Krychę. Nie wierzę, żeby go poddał, nie wierzę, żeby go znokautował, ale wypunktuje i przez decyzję wygra Mortalcio, a Krycha znowu będzie się tłumaczył, że głowa nie zagrała. Tak mi się wydaje, że tak to się zakończy. Kolejna walka. Hejter kontra Zabielski. Jak powstał Filip Zabielski? Nasienie pomieszane z odrobiną cringe'u i kawałkiem plastiku wytworzyło sztuczność, którą ktoś tchnął życie i powstał Filip Zabielski. To jest influencer, którego jak oglądasz, to jesteś zniesmaczony. Ale tu nie chodzi o to, co on robi w internecie. Tu będą się bić. Jest hejter, który waży 40 kilo, czy tam 50. Wygrał walkę z Olejnikiem. Wow, kurwa, wygrałeś walkę z Olejnikiem. To jest tak, jakbym wziął, kurwa, myszkę i zepchnął z biurka. No z Olejnikiem mi się wydaje, że może wygrać każdy. Po prostu Olejnik się nie nadaje do tego sportu. On, nieważne ile by trenował, nie ma głowy, nie jest na tyle zawzięty, żeby być zawodnikiem. Chciałby, ale nie będzie. No po prostu nigdy nie będzie. I wygrał z nim hejter, potem hejter też przegrał z Mortalciem. Mortalcio się męczył z nim, w chuj się z nim męczył, ale można to uznać za stres związany z debiutem. Zabielski. Większy, silniejszy i okłamał wszystkich, bo jestem przekonany, że on coś trenował. No albo jest kurwa złotym dzieckiem, które niesamowicie łapie nowe rzeczy, bo w miarę normalnie wchodzi w nogi i to wygląda jakby naprawdę gościu to umiał robić, też jakąś tarczę tam uderzył i to też w miarę dobrze wygląda, więc albo nakłamał, albo jest złotym dzieckiem, które niesamowicie chłonie wiedzę, ale to nie zmienia faktu, że nawet gdyby nic nie umiał, to i tak zajebie w pierwszej rundzie hejtera, który spod niego w życiu nie wyjdzie. No nie ma kurwa opcji, że hejter wychodzi spod Zabielskiego, chyba że Zabielski będzie bił tak. No bo jak on z zamachu mu przykurwi z tej łapy 20 kilo cięższej, to 3-4 strzały w mordę i mamy po zawodach. Także pieniądze bym dał na Zabielskiego. A hejtera widzimy z Rafonem na kolejnej gali i tyle. Tak mi się wydaje, więc dla Zabielskiego bym dał pieniążek.
Kolejna walka, TikTokerzy. Nie wiedziałem o ich istnieniu i to nie mówię, że wiesz, chcę wam ubliżyć czy coś. Po prostu nie wyświetliliście mi się na reakcjach moich na TikToki. Bardzo możliwe, że przez to, że na swoich TikTokach jesteście w ubraniach, bo u mnie najczęściej się wyświetlają osoby roznegliżowane. Wandal trenuje u Szuliego, jest większy, pokorny, taki gościu, który da się lubić. I Kuba Post, mniejszy, który już szuka wytłumaczenia, taki wyżej sra niż dupę ma, taki typ gościa, którego się nie da lubić. Trenuje u Szuliego, no Szuli by go wyjebał, gdyby on dupy dawał na tych treningach, gdyby on się nie starał. No Szuli ma troszeczkę inne podejście, mi się wydaje, i on takich krótko przy ryju trzyma. No znam youtuberów, którzy robili u Szuliego, więc jeśli on przeżył treningi u Szuliego, ma w sobie coś. A Kuba Post jest dziwny. Złapał go Krycha za szyję, jak stary, tak o, wyś, na konferencji. I Kuba Post zrobił tak, bokiem. Jakby mnie ktoś złapał w ten sposób, to pierwszy ten spróbował zrobić, to mu wsadzić kurwę w łeb. Wydaje mi się, że on się nie nadaje do bitki i walka będzie wyglądała tak. Także pieniądze stawiam na Wandala, nie wiem, czy on tu w ogóle będzie się wyświetlał, ale stawiam na Wandala pieniążki, bo nie chcę ich stracić. Olek kontra Ryba, Olek spokojny, Olek boksował. Olek stracił dziewczynę, u Olka trochę psycha sitting, on nie ma tego genu mordercy, a Ryba zadziorny, wesoły, pojebany, wygrał z Filipkiem, trenował tajski boks, będzie kopał w chuj. Do tego wydaje mi się, że może zaskoczyć jakimś obaleniem, Ryba wygra tą walkę, Olek nie ma argumentów, żeby najebać Rybę, po prostu ni chuja, no nie ma, Ryba to wygra, pieniążki na Rybę. Way of Blonde kontra kawał baby, wielka kobieta, coś boksowała, coś tam zapasów robiła, ale musi zrzucić w cholerę wagi. Way of Blonde, czarny pas taekwondo. No czarnego pasa w taekwondo, w żadnym sporcie czarnego pasa nie zdobywa się w tydzień. Nie zdobywa się w dwa. To jest chuj lat kopania. Ona tą gierą to musiała ze 100 razy obrotówkę zrobić, jak nie milion, żeby zdobyć ten pas. Musiała się nabić z tymi ludźmi. Musiała w kurwę trenować. No i mamy też reprezentantkę siłowego podejścia do rozwiązywania spraw na sportowo, kulturystkę, chyba to jest kulturystka, bo raczej ona nie startuje w trójboju, chuj wie, wielka baba, która musi ją złapać, a Way of Blonde już kupę czasu trenuje. Mi się wydaje, że Way of Blonde kopnie w twarz, poprawi pizdom i się skończy walka z naszą wielką koleżanką i tak samo skończy się jej przygoda w fejmie. Way of Blonde ma wiele argumentów, aby zdobyć pas fejma i pewnie po niego pójdzie. A nasza wielka koleżanka jest po prostu przeszkodą na jej drodze i Way of Blonde wygra tą walkę przez knockout. Mi się wydaje, że ona ją znokautuje po prostu. Ta się gdzieś nadzieje. Na jakieś kolano, czy jakiegoś fronta. Tak będzie. Tak kurwa będzie. Way of Blonde wygra. Patrykos kontra Poncho. Poncho to jest taki chudy pudzianowski. Chce łapać, chce rzucać. I ja to kurwa szanuję i ja to kupuję. Ponczek jako jedna z niewielu osób, które poznałem ze świata YouTube'owego, ma w sobie taki kurewski gen rywalizacji, taki ja pierdolę, muszę wygrać. On ma takie kurwiki w oczach, jak rywalizuje z kimś i on jest mega zacięty. Ja nie mówię, że Patrykos też nie jest zacięty. Patrykos pewnie trenuje od pierwszego fejmu, bo on chciał mieć tam zawsze walkę, ale Pączek też dwa dni nie trenuje. On trochę trenował stójkę, trochę też trenował parter, do tego jego zaplecze sportowe. To jest naprawdę potężna baza. Do tego on się bawił nie tylko w dźwiganie ciężarów, ale w kalistenikę. No chłop jest wysportowany. I ja mówię, że Poncho wygra to. Przez decyzję, po cudownej walce wyrównanej, ale Poncho to wygra. Będziecie się prać w chuj. Będzie super walka, ale Poncho to wygra. Ja sobie nie wyobrażam, że Patrykos utrzyma tą walkę w dystansie. Pączek prędzej czy później i jakiegoś overhanda zajebie i cię złapie, obali albo przydusi do siatki i tam wypunktuje. Tak mi się wydaje. I ja bym pieniążki postawił na Pączka. Zusie, dziewczyna szpilki, albo żona. Zusie kontra Kamila. Zusie, szaleństwo, ruscy fani, nieobliczalność jeszcze. Kontra 5-6 lat treningów. Kamila to wygra. Po prostu, koniec. Co ja mogę tu więcej powiedzieć? No, nieważne ile Zusie wypije krwi przed tą walką, nie jest w stanie przeskoczyć poziomu Kamili. Po prostu. Nie ma kurwa takiej opcji. Kamila to wygra z palcem w dupie w pierwszej rundzie. Wardęga i Błoński. I tutaj właśnie widzę, że Wardęga jest faworytem. Choć się dziwię. Bo Katmer już jednak swoją walkę wygrał. Ale z drugiej strony Wardęga, Wataha, potężna społeczność, pewnie obstawia na Sylwka.
I czy mają rację? Kacper już wyraz walczył. Kacper jest młodszy. Kacper jest większy, już trochę zaprawiony w boju. Ale z drugiej strony Sylwek przeżył obóz u Różala. Robi teraz u Norberta. Wiem, zaraz będzie w komentarzach, co ty pierdolisz. Ale wydaje mi się, że na punkty po bliskiej walce wygra Wardęga. I to nie mówię, żeby przylizać dupę czy coś. Mi się to kurwa śniło, że tą walkę wygra Wardęga. Na punkty ledwo, bo ledwo, ale walkę wygra. Po prostu nie wiem, on ją jakoś utrzyma klinczu, on ją jakoś utrzyma w parterze. No mi się wydaje, że on będzie takim małym, silnym, krępym skurwysynem, który jakoś sobie poradzi na te gabaryty, długie ręce i długie nogi Kacpra. Że on na to znajdzie kontrę i złoty środek. Ja bym pieniążki postawił na Wardęgę. Chociaż Kacpra bardzo lubię. Ale pieniążki kurwa stawiamy, tak? Że ja lubię wygrywać. I tutaj, tu. Ostatnia walka. Marcin Malczyński kontra Kubańczyk. 50 groszy bym nie dał na tą walkę. No nie dałbym, bo to są jedni z najlepszych zawodników w fejmie. No ni chuja, no nie obstawiłbym. Tą walkę obstawcie sami w komentarzu. Team Kubańczyk lub Team Malczyński. Bo ja nie jestem w stanie tego obstawić. Obydwoje są na tyle dobrzy, że tu może się wydarzyć wszystko. I ja nie będę zepsuł kuponu. Po prostu. No i na sam koniec chciałbym tylko przypomnieć, żeście pamiętali o moim kodzie ISAMU 550, bo przy użyciu mojego pięknego kodu i waszym pierwszym zakładzie uchroni was to przed stratą stawki aż do 550 zł. Szczegóły w opisie. Kłaniam się, skacz po same kule. Mam nadzieję, że pomogłem w wyborze. Napiszcie swoje typy w komentarzu. Ja się kłaniam i skacz po same jajo i bajo.